To będzie film o jedzeniu. Jsme posedlí jídlem. Postanowiliśmy zobaczyć jedzenie inaczej, z bliska, profesjonalnie. Jaká je jeho přirozenost? Čím je ono samo? Jak to zjistit? To jest dżem. Ta pani je dżem wiśniowy. Světlo je červené, aby si nevšímala barvy. Musí se soustředit na chutě a vůně. Smak i zapach dżemu wiśniowego. Česká státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila stáhnout z trhu dvě várky džemů z Polska. Obsahovaly méně ovoce, než bylo napsané na obalu. Niedawno w Polsce wykryto w importowanym czeskim pasztecie karagen. Składnik, który wiążąc wodę zwiększa masę produktu. Nie wykryto w badaniu żurawiny, która widniała w nazwie produktu. Czyli do profilu uwzględniłbyśmy, tak? Słodki. Słodki, kwaśny. Kwaśny. Gruszkowy na pewno. Jabłkowy na pewno. Gruszkowy, jabłkowy. Mhm. Ten jabłkowy rozdzielamy na zielone i słoneczne, czy zielone, dojrzały, niedojrzały? Tak, bo niektóre są lekko takie szczepiące, co? Jeszcze niektóre dla mnie były mdłe. Takie. A co jakby w definicję tam było? Słuchaj, to znaczy ze zharmonizowaniu to wyjdzie, moim zdaniem. Że mało takie intensywne, takie. Nie no to będzie mało słodki, mało kwaśny, mało jabłkowy i ocena będzie niska, ocena bo jest niezharmonizowany. I jeszcze przechowalniczy, myślę, że tutaj można by było dać. Dobrze. Pierwsza próbka była piaszczysta. Była piaszczysta? Tak. Dla mnie tak. Tak, dla mnie też. Czyli pozostawiała na podniebieniu takie wrażenie szorstkości? Ale nie szorstkości, nie grudek, które się nie upłynniały. No to może inaczej trochę nazwijmy, nie piaszczystość, tylko rozpływalność. I taki posmak mleczny się utrzymujący. Mleczno-tłuszczowy i taki charakterystyczny dla tłuszczu mlecznego. Możemy go nazwać śmietankowym. I intensywny zapach miał. To dla mnie był serowy. Tak. Ale jedynka też była serowa, tylko mleczno-serowa. Tak. Nie wiem, czy ten serowy jest dobrym atrybutem.
Znaczy serowy charakterystyczny dla sera danego. Czyli najbardziej serowa jest czwórka? Czwórka. A nie jedynka? Dobrze mówię? Nie, jedynka. Dla mnie jedynka jest taka łagodna i mleczna. Bardziej śmietankowa. Znaczy słuchajcie, ser może być łagodny, może być ostry, bo to w zależności od rodzaju sera. To jedynka, taki klasyczny polski ser, mi się kojarzy. Taki bez wyrazu, prawdę mówiąc. Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kým jsi. To je speciální sala do badań sensorycznych. Tyto ženy ochutnávají čtyři rozdílné vzorky. Sladko-kvášná, delikatná, s zatopionými malutkými fragmentami ovoców. Non-stop pracují na důkladné evaluaci. Takže by odběrce otrzymal nejvyšší jakosti produkt. Jam.